Lecimy. Turniej Homestar Cup 23. Pojedynek pomiędzy Niemcem a Brazylijczykiem. W górnym lewym rogu ten właśnie niemiecki zawodnik Lambo, Julian Brosik. Co ciekawe, w KF czapce Katowice, niebieska kamerka. No i w drugim narożniku. W drugim narożniku właśnie zawodnik z Brazylii jest oczywiście Klazur. Diego Schwimmer, zawodnik właśnie Teamu Liquid, jest bez czapki. Dokładnie tak. Właśnie zauważyłem, że w sumie Lambo bardzo często siedzi właśnie w tej czapce z Katowic. No bo nie świeci ci słońce, tak, słońce. Słońce się ci pomieszczają, dokładnie tak. A no. Zobacz, na Klazura świeci, ja tak mam takie rude włosy przez to. Tak jest. Dobra, jeszcze patrzę na synchronizację dźwięku, bo to może być troszeczkę losowa nie, no, sprawa. Jest wszystko w porządku, przynajmniej na razie. Tak, jest igła. Jakby był dźwięk jakiś rozjechany czy coś, to krzyczcie na czacie na pewno. A ze mną oczywiście Aristori, Tomasz Rutkowski, polski zawodnik, który akurat na tym turnieju nie gra, ale przyjechał popatrzeć tutaj sobie, jak wygląda taki turniej. Ale już byłeś w sumie raz, na pewno. No, to byliśmy raz na Homestar Cupie już wcześniej, także tak. Zastanawiam się, czy byłeś więcej niż jeszcze raz. Na Homestar Cupie nie. To jest drugi raz w Niemczech, jeżeli można tak to powiedzieć. No tak, z turnieju zagranicznych to oczywiście Walencja. Tak jest. No i teraz ostatnio, dosłownie dwa tygodnie temu była Szwecja. Także troszeczkę sobie tutaj jeździmy po turniejach i patrzymy. Znaczy Aristotel to ten, który tłumaczył, co to jest MMR, nie? To był Rodzyn. To tylko Rodzyn tak potrafi wytłumaczyć, co to jest MMR. Tak. Dobra. No to pooglądajmy, jakie będą szanse zarówno Niemca, jak i Brazylijczyka na tym turnieju. To jest jeden z tych pojedynków, gdzie może dojść do niespodzianki, no bo niby faworytem jest Lambo. No z drugiej strony Klazer posiada bardzo mocne dywizji. I w sumie nie wiem, czy do końca wiesz, to jakby właśnie była kwestia w Szwecji, co grali mecz zastępujący za Oliveira. A. To właśnie Klazer wygrał z Lambo 3-0. No proszę bardzo. Także wydaje mi się, że po części Klazer może być takim bardzo mocnym terenem w tym wszystkim. Jak jeszcze rozmawialiśmy z Elazerem właśnie w Szwecji na temat tego pojedynku, to powiedział, że właśnie Klazer ma bardzo dobre makro, bardzo ciężko się na niego gra, ale można robić blind counter na niego. Że można w miarę wczesnym etapie dowiedzieć się, co gra i bardzo łatwo sobie to skontrować. Jeżeli tego nie spaniszujemy w odpowiedni sposób, no to faktycznie Klazur tak naprawdę dominuje w tych grach. Także bardzo dużo będzie się właśnie odnosiło do takiego właśnie mindgamowania w tym wszystkim. No potęga Klazura na pewno polega na tym, że on potrafi właśnie fajnie wykombinować, jak zrobić przewagę w taki właśnie chamski sposób, nazwijmy to. No ale zobaczymy, czy dalej będzie taki z niego niezawodny kawaler. Oho, co jest, widzę, że ciemność. Ale nie będziesz widział na tym studiu. No dobra, zobaczmy, chociaż ja jestem pełen wątpliwości, bo chyba trzeba taką jedną rzecz. Ciemność widzę. Dobra, trzeba będzie jedną opcję jeszcze pozmieniać. Zaraz sobie to ogarniemy. Tylko ja muszę użyć mózgu i przypomnieć sobie o jednej rzeczy, bo tutaj widzę, że lekkie rozjazdy dźwięku będą, ale udawajmy, że ich nie ma. Tak, nic nie napisał jeszcze, także tak. Jest wszystko w porządku. Tak, dokładnie. Tylko na chwileczkę ciemność. Jak widać, Marine zajmują się tym Overlordem, powolutku go rozpracują. Tak, też oczywiście zauważy, że jest coś w Starporcie budowane, ale nie ma ulepszeń do tego. Także szansa na bunch teoretycznie jest dużo mniejsza. Oczywiście z perspektywy Lambo tak to wygląda. Zobaczysz w przypadku trzeciego Command Center, także zdecydowanie wie, że jest to tak zwany 3CC outpadding. Że nie musi niczego bardziej agresywnego się bać, przynajmniej na razie. Także spokojnie może być cały czas drony i właśnie to robi we wszystkim. 5 Helionów to jest taka liczba, że jak wjedzie w drony bez opieki, to będzie zaraz po tych dronach, no ale Lambo wiadomo, że ustawia się tak jak trzeba do tej potencjalnej niebezpiecznej zagrywki Klazura. Jeszcze 2 Heliony. No i dostawia Raxy Klazur, także jest okej. Tak, też jest oczywiście bio. No z tego co widzieliśmy właśnie w Szwecji, co grał, to oczywiście mecha też również potrafi zagrać. Tak bardziej takiego battle mecha, czyli Hidden Cyclone, no w tym przypadku jak najbardziej będzie przejście właśnie w jednostki biologiczne. Ze strony Lambo oczywiście pojawia się również Ler. Może pytanie, czy pojawi się troszeczkę Benigna z tym wszystkim. Ale sądzę, że tak. No i chyba starałem się na razie krążyć, starałem się ograniczyć właśnie los się w tego creepu. On na razie żadnych większych obrażeń nie znajduje. Ze strony Klazera również pojawia się podwójny engineering, bo też będą podwójne lepszenia. No i dodawane kolejne 4 baraki. Też prowadzi będzie 5, także standardowe, jeżeli chodzi o takie 3 bazy. Jest mi pytanie, czy dalej, bo oczywiście może w pewnym etapie wystawić 4 command center, przejść powiedzmy w dłuższą grę, albo może wystawić 3 dodatkowe baraki, przejść bardziej takiego właśnie tak zwanego 8 Raxa, także takiego bardziej olinerski, 3-bazowy styl, jeżeli możemy tak to powiedzieć.
ale bo na razie spokojnie sobie dronuje. Dostawił również swoje Evolution Chamber, także swoje ulepszenie również będzie posiadał. Oczywiście zdecydowanie troszkę później od zawodnika tarańskiego. Bailing Death Runner się skończy, też za chwileczkę pojawi się również prędkość na Bailingi. Ale to już te wszystkie te ulepszenia, które właśnie robi Lambo, są troszkę opóźnione w tym wszystkim. Bo oczywiście Leży są skończony, gaz posiada. Evolution Chamber również się skończyły. I dopiero teraz to wszystko jest kolejkowane, także dosłownie wszystko zostało lekko opóźnione. Jest sobie pytanie, jaka właśnie będzie jeszcze odpowiedź strony Kalazury, czy właśnie decyduje się ten czwarty Command Center, czy dostawi kolejne baraki. Dobra. Jak widać, mamy dość standardowy obraz TVZ. No, dość typowe też jest, że teren często ma te ulepszenia troszeczkę szybsze, w każdym kierunku poprawnie rozlewa swoją biomasę Lambo. Po zawodnikach widać, że akurat nic bardzo, bardzo złego do tej pory się też nie wydarzyło. No i dobrze zagrana armory, pod ulepszenia, żeby 2-2, elegancko się poruszyło. Flanka są przygotowywane z strony Lambo. Tak, to wygląda obiecująco, to wygląda fajnie. Może nawet Kalazur jej nie zauważy, bo tak od lewej strony to mało kto się spodziewa teraz jednostek. 9 CV w kontrze zniszczonych przez chyba jakieś Bane'y, bardzo często koło 7 minuty coś takiego robią Zergowie. Szybki przelot Kalazura, więc jednak ta zasadzka od lewej nie będzie skuteczna. Obserwer napisał ups, bo nie pokazał tych Bane'ów Kalazura właśnie w trzeciej bazie. Zdarza się. Wow. O, jak bliziutko. Jest 6 punktów życia na jego pasku. To jak najbardziej musi na niego uważać, żeby to nie wpadł w jakieś tutaj pojedyncze queeny. Jest również czwarta baza strony Kalazura, także będzie to bardziej oczywiście ekonomiczna gra z jego strony. Ze strony Lambo 72 dronek na razie, to nie jest duża ilość, ale na pewno obawia się tego mocnego pushu, który dosłownie w tym momencie właśnie nadciąga. Jeszcze jakiś pojedynczy run by Helionów, ale nie był w stanie za bardzo nic zrobić, dosłownie jedna drona, bo została tutaj spalona. No i po drugiej stronie mapy creep jest tutaj cały czas ograniczany, także ten push może jak najbardziej bardzo mocno wejść. No i teraz elegancko, dwie królowe złapane, może trzecia, no i trochę za długo się chyba, o Jezu, czemu Kalazur tego nie podnosi? Aha, nie podnosi, bo on chce tutaj jeszcze docisnąć. Kolejny atak po prawej stronie, jak widzimy, kolejna mała awantura. Heliony, Helbaty poczyszczone. No ale teraz świetna pozycja na Siege Tanku po lewej stronie. I chciałby już oczywiście zabierać się za haczerkę, ale on na pewno wie, że Lambo będzie mieć w pogotowiu troszeczkę Bane'ów. No jest potencjał. No i do Mazera, pod drony stały już wycofane. Jednocześnie mocny kontratak ze strony Lambo. Zresztą za czwarta baza zostanie przez niego odpuszczana, ale w sumie te TV jak padają, że Bane'y się turlają. I w sumie Krasner za bardzo nie ma bardzo powiedzieć, ale te Bane'ingi! Nie też tam połączenie, także 18 CV zostało z 19, jeszcze sobie Siege Tank został zapany. Jest w jednym kontratach, Lambo cały czas tutaj trwa. No musi do końca na pewno iść tym atakiem Kalazur, bo ekonomia właśnie wyparowała. Kolejne Bane'y na SCV-kach się rozbijają, Lingi dokończą zapewne resztę. Mogłyby po prostu biec za SCV-kami, tutaj już skromny oddział czyszczący Kalazura się znajduje. Kalazur widzi, że nie będzie mieć za dużo czasu, więc rzuca i wskakuje w zasadzie do pierwszej bazy rywala z pomocą medivaków. W prawą stronę to by zajął za dużo czasu, zanim biomasę by rozwalił, to już będzie w zasadzie chyba po rozgrywce. Przewaga ekonomiczna Lambo oczywiście cały czas jest, nie wiem czy tu powinien walczyć Niemiec, no bo jaką te mariny niby ma rozwalić. A jeszcze od dołu na tanki. To już zostałem bylimi tak naprawdę. To już na pewno nie jest zbyt dobra, ale z drugiej strony ekonomia Lambo jest zdecydowanie dużo lepsza. Lambo też jest bardzo duży bank w tym wszystkim, nie jest w stanie w ogóle wydać tego 1000 minerałów, które posiada. Będzie wykazał również nadwyżkami po takiej stacie STV. No i powiedział, że lubić takie powiedzmy okienko właśnie dla Kalazura, chodzi o samo ulepszenia, za chwilę mu skończy się 2-2. Lambo cały czas będzie ten na 1-1. To, że to jest na pewno coś, co może wykluczyć w ogóle taki drop na tą bardziej wysyłaną bazę z Siege Tankiem. Bo to oczywiście została stracona, także mocno podejście. Dwa queeny zostały bardzo wyłapane, ale zapatrzył się Kalazur, że 16 mariów zostało to zniszczone przez te pojedyncze bailingi. I kolejny bardzo mocny kanał ze strony Lambo. Nie no, kontroluje chyba sytuację w tym momencie Niemiec. Jeszcze raz ekonomia Terrana będzie atakowana w drugiej bazie. Pięknie, no doskonale, te Bane oczywiście na SCV-ki, Siege Tank z powietrza atakuje, ale o, i on chyba będzie zaatakowany i może, no zniszczony, no to jest świetne przechwycenie Lambo, kolejne. My też kolejne STV cały czas padałem, także łącznie kolejne 16 STV zostało zniszczone. No w sumie Lambo, jak nawet gdyby zbił te nadwyżki, to już byłaby totalna dominacja aktualnie, jeżeli chodzi o jakikolwiek aspekt, może poza ulepszeniami, ale za chwileczkę to się również wyrównają. On już stawia Infestation Queen, także myśli już o dalszym technologii, bo oczywiście do 2 już zostało zakończone, że chciałby oczywiście zakolejkować również plus 3 do 3.
Haczerka, o, widzę, że pauza, momencik, coś tam się u zawodnika dzieje, możemy popatrzeć na kamerkę Krasura nawet. PP, a, o, a. Ping? O, repeat rate mu nie działa. O, to chwila może być. To jest to ustawienie w Windowsie, żeby po przytrzymaniu klawisza był on częściej, szybciej powtarzany, znaczy szybciej powtarzany, więc może... może coś tam wolniej makruje. Nie, no trochę to pomaga do budowania jednostek. Jest to pewne przyspieszenie. Ale jeżeli chce zmienić poziom w rejestrze, to musi zrobić restart komputera. Tak, znaczy trzeba się wylogować i zalogować, nie trzeba całego komputera. Ale no też trzeba włączyć StarCrafta i w ogóle, nie? Więc to ten. Ale tak, do budowy marinów akurat repeat rate jakiś tam sens ma. Nawet do budowania SCV-ek teoretycznie, no minimalnie. No Mario, to bardzo duże znaczenie, bo faktycznie jakieś 16 Mariów na cykl. No. Faktycznie przytrzymałem sobie pół sekundy, że mam zakolejkowane wszystko, także... Tak, robienie zerglingów trochę jest, więc no. Także to jest rzecz, którą trzeba poprawić oczywiście. Can we fix without restarting? Nie, no nie da się nie, tego nie, zrobić nie. W ten sposób, panie Kelazur. Czy to są ustawienia same w systemie, panel sterowania tak najbardziej można. No to jest w rejestrze. Ale jeżeli w rejestrze, no to bez restartu się to nie obejdzie. Dobra. Lowko też wie. My też już wiemy. A gracze jeszcze nie wiedzą. A czy już teraz wiedzą? Tak, gracze już się właśnie dowiadują. Dziwne, że oni nie wiedzą, ale trzeba... Nie no, aż dziwne, że nie wiedzą w sumie. Tak. Dobra, resume from replay. Dobra, to chwileczkę potrzebują zawodnicy. Not sure if I'm dead. Yes, od obserwera. Rozgrywka wznowiona. Dokładnie tak, że mam nadzieję, że problem Kelazura został jak najbardziej naprawiony w tym wszystkim. I przechodzimy dalej. Tak jest. Kelazur chce dużo szybciej robić, dużo więcej marinów, ale nie wie do końca, jaka jest jego pozycja w tej rozgrywce, czy może już nie przegrał przypadkiem. Czasami tak jest, że jest taka przerwa, potem po 50 sekundach już mamy GG. Kolejne wszystkie stylice są łapane, także... Pewne Stevie nie mają łatwego życia w tej grze, jak chodzi o Kelazura. Także kolejne gigantyczne straty, także kontratak naprawdę gigantyczny. 17 Stevie kolejne zostało zniszczone. Też będzie jakieś 60 Stevie zniszczone przez samego Lambo, i nawet nie więcej. Jednocześnie drop został bardzo ładnie obroniony. No i wydaje się, że pozycja Kelazura jest beznadziejna, także wznowił replaya tylko po to, żeby po 30 sekundach już odklepać. GG. Ładnie. Pociśnięty. Że dokładnie tak. Że Lambo wchodzi na prowadzenie w tym wszystkim. O, trochę zaskakujące w sumie, że to tak się ładnie zakończyło. No proszę, Foriumy podobno ma 1-1 z Harstenem. Ze złamaną ręką. Ze złamaną ręką. No ale PvP to zakładam, że zrobił jakieś proxy robo czy coś na wzór, no i masz. Nie wiadomo. Ale jak widać, jedną ręką razem da się grać w takim turnieju, także... Na pewno ciekawe. Jak ci protosi zaskakują. Łyczek wody. No właśnie nie mam na razie nic do picia, bo za bardzo tutaj ogarniałem te tematy. Dobra. Mogę potem coś ci przynieść. Dobrze. W sumie Don Skajcyka ma tę kartę, wiesz, oto ten, wiadomo. No przez to, że w ogóle dostałem premium ticket, czyli właśnie powinien dostać voucher do baru, jakieś koszulkę, coś tak dalej. Podchodzę, mówią, no teraz nie ma. Proszę przyjść za godzinę. Teraz nie ma. A co za godzina zmienia, nie? No ale dobra, no jak chcę wiedzieć, to będę musiał oczywiście pójść to odebrać, ale mi dadzą w ogóle. Może donoszą, może dowożą, nie wiem. Różnie może być. Może aż tyle tego jest. Na tiry. Na tiry. Taki tiry z tobą tam jedzie. Z tyłu. Rozpoczynamy. Kolejna mapa. Tym razem Babylon. W dolnym prawym rogu Diego Schwimmer, czyli zawodnik Team Liquid z Brazylii. Kelazur. Nie, w górnym narożniku zawodnik z Niemiec. Jest to Lambo. Julian Brosik będzie próbował tutaj oczywiście zaraz zrobić jakieś 2-0 i ładną miazgunię Starrana. No a Kelazur dopiero teraz ma ten repeat rate ogarnięty. Ciekawe, że jako gracz nie sprawdził, czy to działa, nie? Że nie przytrzymał, nie sprawdził od razu, jak to przestawił te opcje. No jak się okazało, nie przestawił. Bo zawodnicy zazwyczaj... A ty masz, że to nie jest chyba jego pierwszy mecz. O! To już będzie drugi, albo trzeci mecz chyba Kelazura, tak? No ja w sumie zobaczmy. Mamy opcję sprawdzenia. Bo czy faktycznie te gry nie były aż takie wymagające, że faktycznie nie musi robić takiej ilości marinów. Może o to się jak najbardziej rozchodzi w tym wszystkim. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj właśnie rozpiskę, jak sytuacja w grupie może jeszcze. No, Kelazur ma 2-0 aktualnie, także jest tylko to trzeci pojedynek. Ładnie. W tym wszystkim. Bardzo ładnie idzie Kelazur aktualnie. Tak samo Lambo i Raynor. No ktoś tutaj przegra z tego duo, na razie które nie popełniło żadnego błędu. Okej.
Wow, Geralt na Solara w ogóle będzie grać. To może być pokazane na głównym streamie, swoją drogą. Chyba była rozpiska, chyba nie miało być Geralta. Chociaż może. Aha, okej, okej. Ktoś to... mówił, że Geralt nie będzie na głównym streamie z Solarem, tylko będzie potem chyba na Hero Marina. No, zaraz też mogę do wewnętrznej, rozpiski zajrzeć, bo gdzieś chyba tutaj też była. W każdym razie jeszcze troszeczkę czasu, zanim Mateusz wystąpi. Na razie, tak jak mówiłem, się rozgrzewa przed spotkaniem. No, Krasor zrobił tę barykadę w naturalu. Więc będzie chciał oczywiście dość zachłannie... O, dość zachłannie zagrać, a Lambo od razu. Zobaczył. Na 18 dronę. I drugi ekstraktor, nie? To też jest trochę tak, takie... Tak, na pewno bardzo... Ale stracił Overlorda. O, wow. Nice. Na pewno nie jest zbyt fajne dla niego w tym wszystkim. Tym bardziej, że oczywiście potrzebuje dużo mniej zaopatrzenia na zbudowanie właśnie Roachy. Ale w sumie Klator bardzo zachłannie gra, bo oczywiście zrobi dwa mariny, pojawia się już od razu reaktor i trzecia baza. Nice. Ale jest również bunkier, także bunkier na pewno bardzo kluczowy w tym wszystkim. Ale oczywiście Rambo nie musi walczyć z bunkrem, tylko może przejść dosłownie obok niego. No i w sumie zapowiada się to bardzo ciekawie. Tylko sobie też pytanie, czy to jest dosłownie na jakieś 5 roachy, 5-7 roachy? Czy jednak będzie produkował roachy cały czas już tutaj, bez jakiegoś większego pomysłunku na dalszą grę? No, sądzę, że skoro właśnie drugi ekstraktor jest, to prawdopodobnie będzie już do końca trzeci ekstraktor. To chyba ekstraktor i chyba, bo cały blok jest. Chyba tak, faktycznie. Śmieszne, żeby jednego roacha tak minimalnie szybciej tam Ravagera zmorfować. Czy przyspieszę jak tylko potrafi, jak tylko może. Dobra, pędzą roacha, pędzą Ravagery. No cóż, Krasur nie wykonał żadnego zwiadu w tej rozgrywce, o, ładnie nam to obserwer teraz nawet pokazuje. Także, no, będzie zaskoczony. Na pewno zaskoczenie będzie potrzebne przy właśnie zniszczeniu tego bunkra. Ale zobacz, jeszcze w ogóle Klazer, Engineering Base, ta, jednak... No bardziej zachłanie na pewno się nie da dać tego po jego stronie. No i w sumie tak, i to jest ten moment, kiedy właśnie zobaczył Roach, właśnie pewnie jaka będzie reakcja. To, że bunkier jak najbardziej jest, no ale to musi jak najbardziej go zniszczyć. Oczywiście niszczy się tym lepiej, ponieważ nie ma jeszcze Civic, które będą go naprawiały. Ranny Roach bardzo przy tym zamienił Ravagera, ale ten bunkier... utrzymuje się przynajmniej na razie, ale... Nie, został zniszczony, także jak najbardziej... Roach i Ravagery wchodzą, no i w sumie defensywa Klazura aktualnie nie istnieje w tym wszystkim. No, zero zwiadu. Co mogło pójść nie tak, ja się pytam, no. Jeszcze bardzo ładnie te baraki są atakowane, także produkcja została już ograniczona, reaktor został oczywiście zniszczony. No i w sumie pojedynczy Ravagery te giną w tym wszystkim. W sumie tych wariantów nie masz wcale tak mało, jakby nie patrzeć. Lambo już nie decyduje się na budowę kolejnych Roach, no w sumie Klazur się broni w tym wszystkim ze Stevie. Na razie daje radę. No, panie Diego, może przeżyjemy. Teraz oczywiście problem dla Niemca jest taki, że nie może wykorzystać pełnego zasięgu Roach i... Co? Ojej, wow. Jak słabiutko. Nie miał wizji, także po prostu podszedł tutaj pod te wszystkie maryny. Jestem jak Klazur, oczywiście ta się 14 jest CV, ale warto wiedzieć, że on posiada 3 komandy aktualnie, także na pewno będzie bardzo duża ilość mułu w tym wszystkim. No i pozycja Klazura, mimo to, że nie wygląda jakoś super, to wydaje mi się, że nie jest wcale taka zła. Nie jest zła, jak najbardziej można z tego się podnieść, nawet jak Lambo ma teraz ponad 10 robotników przewagi. Ale tak jak właśnie tutaj napomknąłeś i też wspomniałem, że brakowało tutaj tej wizji na wzniesienie, może drugiego Overlorda jeszcze to trzeba było mieć. To było zniszczone sam początku, że wydaje mi się, że to był taki największy problem tego wszystkiego. Myślę, że to jest ten Overlord, który właśnie powinien podlecieć, dać tą wizję. I tylko, że ten atak mógł wyglądać zdecydowanie inaczej. Nie sobie pytanie, jak odpowiedź strony Lambo, jak na razie widzimy coraz większą ilość Roachy, także taka druga tura? Chodzi sam atak, czy bardziej właśnie w formie defensywnej? Ciekawe, bardzo. Jak skończył się Lord, to się pewnie dowiemy, ale robi coraz większą ilość roachy, także... No, chyba kolejna faktycznie rundka. To druga runda. Coś takiego Dark też, pamiętam, lubi robić, nie? Taki pierwszy push, takie przywalenie, dobrze wchodzi, a potem i tak robi jeszcze jeden push na właśnie około 38, nawet 41 dronach. Ale może po prostu się boi. Decyzja, bo zaraz, z jednej strony robi cały czas armię, żeby atakować, a z drugiej strony pojawia się Lair. Tak. I drony, także to jest takie... Nie to defensywne, żeby się obronić. Nie to agresywne takie... Ciekawe, czy Lambo się boi, wiesz, wyciągnięcia tych marinów plus SCV i dlatego dorobił aż tyle roachy i to tak wcześnie. To się nie wydaje za dobre, ale może się boi, może się lęka. No, ty patrzysz faktycznie, że to były 3 rak, no to faktycznie jakieś pole SCV ma jak największy sens, no ale to jest trzeci command center, to jest coś, o czym Lambo jak najbardziej nie wie. Też może właśnie w formie takiej panicznej bardziej. Na pewno. To roach, ale z drugiej strony zaczek ekonomii Klazur jest zdecydowanie dużo lepsza, jeszcze posiada muły do tego. Dopiero w tym momencie teraz Lambo daje sobie sprawę, że faktycznie trzeci command center już tutaj jest, nawet nie tyle co jest, no przecież na miejscu będzie lądował za chwileczkę. Więc jest pytanie właśnie, jakie będzie teraz reakcja, jak na razie widzimy kolejne drony na pasku produkcji. Orbital wylądował.
No i teraz trzeba zabezpieczać tę bazę. Ciekawi mnie, czy tam właśnie nastawia bunkru zaraz Kelazor, bo w arsenale Lambo no dużo rołczy. Troszeczkę rawagerów można jeszcze oczywiście dodać, ale przede wszystkim niemiecki zerk nie robi za dużo dron, więc to wszystko wygląda jak taki atak na 51 dronach, taki polski zerk, nie? Polski zerk, dokładnie. Niby Niemiec, a taktyka jakby z Polski, czapka zresztą też z Katowicami. Taki ukłon chyba w stronę właśnie polskich widzów, którzy przyjechali na ten turniej. Na pewno doceniam kunszt tego zagrania. Gdzie jest Gun Common? Dobrze, dobra. Jak widzimy, na razie Kelazor jeszcze nie wychodzi na mapę. Jeszcze się tak nosi z zamiarem. Dwa mediwaki muszą dołączyć do tej piechoty, żeby w razie czego mogła się ona ewakuować. Lambo będzie na pewno już robić taki atak znowu troszeczkę jednej szansy. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Właśnie rozwalił skałki koło swojej trzeciej bazy Lambo. Tutaj odblokował właśnie ścieżkę po prawej stronie. Najpierw jednak trzeba się obronić przed marinami, no a potem spodziewam się już właśnie tylko takiej mocnej szarży jednostek zergowych. Czy do pierwszej bazy poleci Kelazor? No, jednak faktycznie, chociaż tak wstępnie w prawą skręcił. Super, że pytam, czy będzie jakaś reakcja właśnie defensywna strony Kelazora. Oczywiście zobaczył dużą ilość rołczy, zobaczył, że w trzeciej bazie nie ma gazu żadnego. Duże pytanie, czy da mu właśnie coś do myślenia, że coś powiedzmy nie tak. Jakieś pojedyncze dwa rołczy raz kiedy zostały jeszcze zniszczone. Wydaje mi się, że powinien się zastanawiać, dlaczego Lambo ma tak dużo tego wszystkiego. Ale jak na razie nie widzimy żadnych bunkrów, nie widzimy jakichś tanków. Tylko wyłącznie Marine, praktycznie jakiś pierwszy maruder się pojawia i w ogóle mina zakolejkowana to wszystko. Wydaje mi się, że odpowiedź nie jest najlepsza, że o to chodzi. No i to jest ten timing, kończy się właśnie prędkość do rołczy, kończy się właśnie plus 1 do armora. I to jest właśnie ten moment, kiedy Lambo chce właśnie zaatakować. No i albo wejdzie, albo nie wejdzie. Mariny oczywiście próbują za Queeny się zabrać. Wszystkie trzy udało się wyklikać Kelazorowi niewielkim kosztem. Tutaj mina nie odpaliła, bo świetnie się wycofał w porę Lambo, no i rozwala ją za pomocą korosivów. No i teraz pytanie, czy do trzeciej, czy do drugiej bazy? Raczej do drugiej, no bo on chce już wygrać tym podejściem. Lambo w natarciu. Tutaj świetne dropy Kelazora wyłączają wydobycie w wielu miejscach. Wchodzimy na wzniesienie, na rampę. Oczywiście wyciąga też do obrony SCV-ki Diego Schwimmer. Potrzebuje, żeby no, żaden korosiv nie dotknął jego piechoty. Szybko popękały SCV-ki, ale sporo rołczy w ogóle przez chwilę też nie walczyło, bo pewnie Lambo też broni się u siebie. No i wchodzi czy nie wchodzi właśnie. Musi zdobyć chyba rampę, musi wejść na produkcję i potem już powinno być całkiem. Skromny oddział Lambo też powoli zaczyna bronić jego bazę. No, rampa jest w zasadzie zdobyta, tylko czy uda się rozwalić te marudery i mariny, które robią cały czas sporo obrażeń. Przewaga niby po stronie Kelazora, ale na pewno nie przewaga właśnie liczebna. Tylko w ulepszeniach idzie to jako tako, jeszcze go dusi. Ale nie, tu już chyba jest za dużo jednostek Terana, ale ciekawy scenariusz. Wydaje się jakby Kelazor się obronił, ekonomia tak, słaba, tak. Ale Lambo też się wykrwawił ekonomicznie. Tak, tylko oczywiście warto pamiętać, że Teran posiada cały czas muły, że oczywiście jak Mazer wygląduje, tak najbardziej ekonomia Kelazora będzie zdecydowanie dużo większa. Od oczywiście ekonomii Lambo. I też warto powiedzieć, że faktycznie przy takich małych ilościach jednostek te mediwaki są bardzo kluczowe w tym wszystkim, także tak. Będzie bardzo ciężko dobić jakieś pojedyncze mariny. A to jest coś, co Klaz oczywiście może wykorzystać w swoją stronę. No proszę, wygląda jakby Brazylijczyk miał doprowadzić do remisu, zwłaszcza, że plus 2 zaraz się zakończy i wtedy już no bardzo, bardzo sensowne obrażenia będą robić nawet mariny roachom. Za momencik wyjście Kelazora na mapę, no bo tak naprawdę nie ma żadnego powodu chyba, żeby nie wychodzić. Małe szanse, że jakieś kontrataki teraz się wydarzą, chociaż Lambo mógłby go takiego kontrataku szukać. No, ale rołcze nie są aż tak szybkie jak zerglingi, których dopiero teraz troszeczkę więcej widzimy. Lambo chce przechwycić rywala na mapie, ale kto tutaj kogo będzie przechwytywać, kto tu jest zagrożeniem tak naprawdę? Moim zdaniem Teran ładnie wykorzystuje zasięg swoich jednostek Kelazor, jednak ucieka, no bo faktycznie jeżeli się obroni, o ten tank. Na pewno nie chce oczywiście ryzykować, też cofa się, bo to jest tak, że plus 2 jeszcze nie jest zakończone. Także czas gra jak najbardziej na korzyść, na ekonomicznie oraz oczywiście ilość armii. Przemawia oczywiście na stronę brazylijskiego Terana. Też jedna mina, która cały czas tam żyje. Że nie została za bardzo wypatrzona. No i Kelazor sobie... O, czy to właśnie skandal trzeciej bazy Lambo, to już dosłownie 5 dron na krzyż. Także wie, że czas gra na korzyść, także nie musi w ogóle na mapę wychodzić, może grać bardziej defensywnie. Jeszcze bardzo próba mocna podejście Lambo, ale... Zakończyła się fiaskiem i Kelazor doprowadza tutaj do wyrównania. Co oznacza do wyrównania? To machanie, to majtanie ręką? Nie wiem do końca, co oznacza ten znak, ale chyba łatwo. Się ucieszył. Łatwo. Tak łatwo. Banał to zwycięstwo. To, że może o to właśnie chodziło. Nie no, dobra robota, nawet bardzo dobra. No i Kelazor doprowadza do wyrównania, więc jego szanse rosną. Na razie ani Lambo, ani Kelazor nie przegrali żadnego meczu w grupie. Mają dwie wygrane, zero przegranych. No i tam po jednej mapce, jak widać, teraz poprzegrywali. Dokładnie tak.
No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest potencjał. To też taki właśnie mecz, gdzie na początku właśnie wspominaliśmy, że z jednej strony Lambo faworyt, zwłaszcza, że ostatnio też ma mega dobrą formę, widać, że dużo trenuje, ale Klazur też ma bardzo dobrą dyspozycję. No chodzi przynajmniej gra się gdy na zerga. Tak, i będzie. I z na pewno dobrą domeną jego. Jest mi pytanie, no bo tak sobie Lambo grał klasycznie, standardowo, znaczy standardowo, w swój sposób standardowo, to oczywiście był w stanie tę grę wygrać. Kombinował, nie wyszło, mał początek Klazura. Że wydaje mi się, że ta trzecia mapa może pójść jak najbardziej standardowa dla Lambo, ale pytanie, czy Klaz nie będzie zaskoczyć, jakieś ukryte trzy raksy, dwa raksy, coś takiego, także... Ale za chwileczkę zobaczymy, co tam będzie dokładnie przygotowane. Dobra, doskonale. Musimy tutaj jeszcze chwileczkę poczekać, ja coś próbuję sobie tutaj wczytać, ale tutaj tak dziwnie działa internet, bo pokazuje, jakby był pełny zasięg, w ogóle wszystko super, ekstra, bawimy się. A się coś nie ładuje. Dobra. O, już, no już będzie nawet rozgrywka. Super, fajnie. Animacje, ewolucje na ekranie. Fajnie tutaj to porobili, że jeszcze nawet te foty się ruszają. No i ekstra. Mamy trzecią mapę. W dolnym prawym rogu oczywiście Kelazur. Zawodnik terański. I w górnym lewym rogu zawodnik Szczepie Fireburn jest oczywiście Lambo. Jak widzimy, na razie przynajmniej żadnych dziwnych taktyk nie przygotowuje ani jedna, ani druga strona. Także... Na mapie Gresfan przynajmniej na razie wszystko wskazuje, że to będzie jak najbardziej, przynajmniej na razie, taka bardziej standardowa rozrywka. Na razie się wiele rzeczy agresywnych zdarzyć nie może, bo żaden z graczy, znaczy no w sumie to bardziej Kalator nie robi proxy, Lambo mógłby teoretycznie zacząć od wczesnego spawning pula, co często jest takim małym znakiem, że może będzie też roach push wczesny. No ale już na poprzedniej mapie zrobił roach pusha, skończyło się źle, więc raczej nie powtarzamy tego, co się nie udało. No chyba, że mamy... bardzo, bardzo pewny plan na daną mapę, ale no nie, na Gresvan to chyba roach pusha za bardzo nie robimy. Dużo większa, poprzednia mapa była Bilona, czyli rush distance to będzie dużo większy, także na pewno nie byłoby to na jego korzyść, jeżeli o to chodzi. Także Klazur na razie standardowo oczywiście pojawia się Reaper, który będzie miał oczywiście zadanie potwierdzić, że ta pierwsza haczyka jest zagrana, że nie ma żadnego roach wara, że gacz nie jest wydobywany. Oraz ewentualnie przy jakimś tam, powiedzmy, większym szczęściu ograniczenie właśnie tego pierwszego Cryptomora. No i tutaj właśnie co na to Lambo, jak na to wszystko zareaguje. Dobra, dronki się tworzą. Oczywiście teraz Natural i tak dalej, i tak dalej. No i pierwszy Overlord Lambo zaraz też potwierdzi, uspokoi go, że gra na dość typowe otwarcie. Ewentualnie można jeszcze zobaczyć Reapera, który też tak standardowo wyjeżdża i wtedy też to jest jakaś informacja, chociaż to wtedy jeszcze może być otwarcie Reaperowe, które ostatnio jest bardzo popularne wśród Terran, zwłaszcza wśród Biana, nie? Bian to wiadomo, że jak na ciebie gra Terranem, to będą te Reapery, to jest tak, pewniaczek. Tak, z reguły trzy Reapery od Biana to są taki klasyk, gotowy. I to co mapę, patrzeć. Nie? Co mapę. No tak, jak najbardziej, no to jest w sumie o dziwo w miarę bezpieczne otwarcie, jakby nie patrzeć. No tak. Wydaje mi się, że taką chyba jedyną kontrą na 3 Rack Stripper może być jakiś proxy hatcherka, coś takiego, z roachami, ravagerami. Wydaje mi się, że to jest coś, co może zdać teoretycznie egzamin. No a tak to mimo wszystko ciężko takie coś skontrolować. Dobrze. Reaper jak widać przeszkadza jak może, ale nie osiągnął tutaj nic. Lekko obił tylko jednostki co najwyżej. No i teraz tak z góry, może jakaś drona, może jakieś coś, jeżeli by królował oczywiście tutaj bardzo leniwie przestawiał. No i wymusił postawienie spora. Ten spor zostanie anulowany za chwileczkę, trochę tam surowców niby traci. Ale Klazer chyba nie postawi trzecie bazy, nie? Cały czas jest... Nie, jeszcze nie ma. No to faktycznie, słuszna uwaga, że poszedł w drugą rafinerię, szybszy starport i bez ekonomii takiej absolutnej Klazur. No ale teraz właśnie. Jaka kontentingowa, no, ale to wszystko będą dwa haliony, także nic złego nie powinno się jak najbardziej stać. Tym, że jeden marin zostaje, to jest zniszczony. No chyba jest jedna STV-ka jeszcze. No, to są takie równa wymiana, możemy tak oczywiście powiedzieć. No, takim plusem, jeżeli chodzi o Lambo, było to, że oczywiście muł został bardziej wycofany i nie był w stanie wydobywać przez jakiś tam okres czasu. No i mamy Ravena ze strony Klazur. Kurczę, Raven. To są takie dziwne, takie Helion, Raven i to w sumie na dwóch bazach? No zagadkowe trochę, no. Będzie na takie połączenie. Rzadko używana strategia, ale może będzie chciał Hellbat Raven Pusha zrobić. Nie, nie widziałem tak, tego a ty wysłaj na linki i wtedy będą maszetowały. Oczywiście próbował szukania Lambo, że jest to oczywiście tak na Banshee. Tylko taki sobie chyba nie fart, bo Raven wyleci, zanim ten nowo rzeczywiście zginie. No tak. Także ten fake nie ma za bardzo większego sensu, jeżeli możemy tak to powiedzieć. No chyba, że nie patrzył.
Taka opcja też istnieje. Ale potem pojawia się Banshee w ogóle po tym Ravenie. I dopiero teraz trzecia baza. Taka zmyła, nie? To była pierwsza zmyła taka, jak mówisz, że o nie, to jest Raven, no to spokojnie, a tak naprawdę to jest Banshee. Tylko, no to jest ciekawe, taki fake po fejku. A to może być sobie Battlemech z tego wszystkiego. To Battlemech? W takim otwarciu. No tego, o, tego bym się na razie jeszcze może nie spodziewał, ale tak, to jak najbardziej są takie opcje, Kelezor potrafi to zagrać. Boże, ale się tutaj miota no, i te muły. Są potężne, 5 świt zostało zniszczone, to slingi dobrze się hrasują. Tylko muły zostały cofane, bo teraz Helion wyjedzie z tej faktorki, że pomoże oczywiście przy defensywie. Piękne zacięte mapy, na trzeciej Lambo Armory wygrał 6 lingami. Jak to wygląda aktualnie? No, 8 SCV to jest gigantyczna strata, jak na taki scenariusz. Tak, no właśnie, będzie taki w sumie Hellbat push z Ravenem, jakby nie patrzeć. Bo oczywiście armory zostały już postawione. Oczywiście Banshee bardzo mocno pomógł te wersje. Ale w ogóle Lambo stawia bardzo mocno na kontrataki właśnie w meczu na Kalazura. Też chyba sobie zdaje sprawę, że to jest taki właśnie sobie punkt tego zawodnika. Starać się jak najbardziej to wykorzystać. No oczywiście na pierwszej mapie zdał to genialny egzamin. Na trzeciej mapie jak na razie również. Studiuje bardzo dużo obrażenia, także tym bardziej to się wszystko opłaca. No i Lambo sobie chyba zdaje sprawę, na co gra, bo oczywiście Ruchelen zostało już te postawione. Jak na razie armory jeszcze nie widzi, ale z tym nie ma chyba Bending Nestu w ogóle, także te herbaty mogą naprawdę bardzo dużo obrażenia w tym wszystkim zrobić. Roach Warren, daleki od ukończenia, więc nie pomogą te jednostki za bardzo Niemcowi. O, chcę bardzo żyć królowym wszystkim. Tak jest, Queeny są zawsze dobre w obronie. O Boże, z Erglingami do Helibatów, no, no to kupiło niby sekundę, dwie, może trzy góra. Ale to było dobre zagranie, dalej tymi Zerglingami sobie pomaga Lambo. No, w sumie bardzo, bardzo dobra defensywa, ale to zawsze jest właśnie zasługa tych królowych. No i pojawiają się oczywiście kolejne dwie faktorki, także potwierdzone, że będzie to oczywiście przejście w mecha. Też jak na razie wszystko standardowo, może nie standardowo, ale plus jeden do jednostek typujący. Czyli to nie będzie Battlemech w takim razie. No, ciężko byłoby nim. Znaczy, tak naprawdę, czego teraz nie zrobi Kalazor, to będzie takie cienkie jak drzwi u Serrala. Mam wrażenie, bo. No, bo nie ta ekonomia, nie ten rozpęd, nie ten rozmach. Tak, push no? Nic nie zrobił, więc w każdym aspekcie go tak trochę przegania Lambo. Tak, to bardzo takie dziwne otwarcie, by nie patrzeć. I teraz dwie bazy, gra szybkiego Ravena, a potem zrobi takiego mega późnego Hellbat Pusha. Nie wiem, tylko jakiś taki 200 IQ plan, który w sumie chyba totalnie nie wyszedł. No, zdecydowanie. Niepowodzenie na razie, jeżeli chodzi o Diego. Jak widać, okrążenie Helionów, tutaj te dwie Banshee. Jedna z klokiem, druga bez, ale z tym nie ma to większego znaczenia, bo oczywiście Oversive jest. Ale zobacz, gra plus jeden na mecha i gra cały czas cyklony. Lekko przeszkadza. Ła, jeszcze dwie Banshee zostały tutaj zapada w tym miejscu, także na pewno duży błąd, jak chodzi o samego Kalazura. No, dobrze, ale to tak już naprawdę... na pewno było. Lambo gra po prostu mass roacha i tym grę wygrywa w tym momencie. Tak. No właśnie tutaj tak się zastanawiałem, czy przypadkiem zwykły push tego nie pokona. No bo tu są potrzebne trochę tanki. Ale zobacz jedną ważną rzecz, on jeszcze robi dropy lordy do tego wszystkiego, także będzie to mocny push roacha oczywiście z królowymi. Królowe oczywiście są do tego, żeby właśnie zabić potencjalne Banshee. No bo jakby queeny to dwa. Queeny. Ale aż tyle? No normalnie 10 queenów pakujesz do środka i lecisz. Ale aż 10? Naprawdę? Wszystkie? Pewnie, czy się wiesz. Wydaje mi się, że jakieś roacze też powinien chyba tam zapakować, ale... Nie, no raczej po prostu frontem chodzą. Dobra. Zaraz będzie oczywiście w natarciu Lambo, bo już to, że zaatakuje, to jest pewniaczek. O, fajnie overlordy tak odleciały trochę w górę, żeby schować plan, żeby tego Kalazor nie zauważył. No i zobaczmy. Podoba mi się, że jeszcze trzy takie zupełnie zwykłe overlordy lecą. Tak, żeby oczywiście rozsiewać creep i dać oczywiście możliwość życia transfuzji. On to fajnie kliknął, żeby te overlordy zwykłe podążały za tymi, które tak, mają możliwość transportowania. Tak, ja od razu mam też włączone rzucanie creepów w tym wszystkim, także... Ale nie ma Overseera. Wow. W sumie śmiesznie. Przemyślał wszystko, ale nie przemyślał takie podstawowe rzeczy w tym wszystkim, ale oczywiście queeny bardzo mocno się utrzymają w tej pozycji. No i w sumie to wchodzi taka... Przynajmniej na razie jedna strona Michalska, jeżeli możemy tak powiedzieć. To, że trzecia baza oczywiście jest zmuszona do podniesienia. Zapewne potem drugie będzie zamknięte, żeby oczywiście nie umożliwić przejścia z Zergą dalej. No ale to są naprawdę nie te liczby, także... Lambo powoli podziału się, ale w sumie 30 sztanki są z tyłu. To jest coś, po co nie do końca chyba może podchodzić Lambo. Wydaje mi się, że powinien spakować te roachy do tych overlordów, jak najbardziej wrzucić je po prostu. I takie frontalne wejście nie ma to większego sensu w tym momencie. Tak jest, ciężkie przebicie. Banshee, no, uderzona korosivem, ale tylko jednym. No i teraz rozwala wszystko, co może Lambo. Czyli te supply depoty, rafinerię może też rozwali. Tutaj jeszcze go lekko zaczepia Kelazur. No Kelazur się broni z tego wszystkiego. No, żyć żyje, ale wiadomo, że to będzie ciężkie życie.
No mi się, że nie za ile, oczywiście 13 SCV zostało zniszczone oraz duża ilość supply depotu przede wszystkim, to, że jak laser na bardzo potężnym supply bloku. No ale jednak zawsze mogło być gorzej, jakby nie patrzeć. No tak, mógł już nie żyć. powiedzmy, że to by było trochę słabsze. No żyć tutaj jeszcze jak najbardziej może chwileczkę do czasu. Pytanie właśnie, co dalej zrobi Lambo? Czy już idziemy w Vipery? Czy może jeszcze jakiś Roach Hydrapus? Na pewno trochę tradycji, żeby oczywiście skontrować te wszystkie Banshee, znaczy są tylko wyłącznie trzy, ale widzimy, że Klazer myśli o większej ilości, ponieważ robi oczywiście ulepszenie do nich, do szybsze poruszanie się. Teraz w sumie Klazer wychodzi na mapę i za bardzo nie ma odpowiedzi na same sieśnęki w tym wszystkim. No to ciekawe, że już teraz taka kontra, to mi się z Gumiho trochę kojarzy, on też był takim specem do wynajdywania takich ataków w nietypowych może chwilach, nietypowych momentach. Ładna salwa, no ale musi bliżej podjechać oczywiście Klazur, żeby już atakować ekspansję, no bo tak tutaj stać po prostu nie może. A i chyba oszacował, tak, że nie powinien się wpychać, moim zdaniem też to by był błąd. Tak, cóż, no oczywiście podejście ze strony Klazura. Odwrót. Ciekawe. Dodaję te cyklony w tym momencie, nie wiem czy to taka właśnie najlepsza będzie jednostka, oho. No nawet złapanie jakiegoś jednego czy dwóch siege tanków to trochę już boli. No, drugi siege tank pada. Kolejne się rozstawiają. No i teraz Lambo pewnie jestem przekonany tych cyklonów w żaden stopniu. Cyklon to jest która właśnie działa głównie na snowballu. Że polega na tym, że pojawia się po prostu coraz więcej. Oczywiście z czasem. I przez to tak naprawdę mnożą swoje obrażenia. Ale dawanie cyklonów w takim późnym etapie gry wydaje mi się, że nie jest chyba najlepszą decyzją, jaką może zrobić Klazur. Zdecydowanie na tym on potrzebuje to większą ilość tanku, żeby oczywiście zabezpieczyć kolejne bazy. Oraz potrzebuje jakąś kontrę na Vipery, które już naciągają w liczbie aż 5. Tak, też do mnie te cyklony szczerze mówiąc nie przemawiają aktualnie. Planetarka grana przez Klazura, to jest jego potencjalna czwarta baza, ale widać, że namierza ją Lambo, trzeba podlecieć, tak jest. O, ładne koro. Uj, dobił! Niezłe to było! Bliski dobiły. Nice, tak jest. No, troszkę szybsze podniesienie prawdopodobnie uratowałoby budynek Klazura. Ale zlekceważył to zagrożenie, także brawo Lambo, to mu na pewno pomoże, bo no stać go na tyle roachy, ile tylko tam chce zbudować aktualnie. No i w międzyczasie przygotowuje kolejny atak Niemiec, tym razem atak z Viperami. No, w takim mokrym śniegu Lazura pewnie dochodzi do sytuacji, gdy cyklony niszczą Vipery, zanim te w ogóle użyją swoich umiejętności w walce, ale to prawie niemożliwe, chyba żeby tak się stało, jak dobrze będzie biegać Lambo. On też widzi wyjazd cyklonów na mapę. No i pojawia się oczywiście już odpowiedź na same Vipery, też pojawia się Ghost Academy oraz dwa dodatkowe baraki. Także Lazur już myśli tutaj o przejściu w same Ghosty. Nie pytanie jest, jak będzie się wybór technologiczny samego Lambo. Oczywiście Vipery się pojawiały, ale pytanie co dalej, czy to będzie jako przejście w Lurkery, czy może przejście w Lordy. Oczywiście Lordy wydają się naprawdę świetną decyzją, przynajmniej na razie. Aktualnie póki nie ma właśnie zbyt dużej ilości Ghostów. 4 cyklony bardzo ładnie wyłapane przez te Vipery. W sumie właśnie zastanawiam się, czemu właśnie poszedł Lordy, bo to jest takie świetne okienko czasowe aktualnie na niego. Oczywiście pieniądze posiada, Hive również posiada, także chyba przecież to w myślach, że Spire się również pojawia. Oho, ale tym razem to nie ja. Emil! Lag. Dobra, coś tam przycięło Lambo. Co złego to nie ja. Just as I'm winning, także klęcz. Okej. Lambo sam wznowił rozgrywkę, jak tylko go nie czekali na admina. O, jest Emil! Wcześniej Francuzi krzyczeli Emil, teraz sam Emil. Tak jest. O, rajda dał dopiero co. Dziękuję bardzo. Witamy. No i od razu po rajdzie zalegowało. Cóż za przypadek. Z tych okoliczności. Pamiętają tutaj o tobie wszyscy, Emil. Tak, już sprawdziliśmy to dosłownie. Tak, to było. Pół godziny temu. Tak było. No, bardzo ładny podjazd z Helionami. Jeszcze jak parę hydralisków wyciągnie, to już w ogóle będzie perfekcyjnie. A i tylko jeden. Chciałem powiedzieć, że troszkę brakuje Blue Flame'a w tym Helion, ale już są zakolejkowane, także nadrabia te wszystkie zaległości. Pojawia się również zasięg dla turetów. To jest gigantyczne ilość siege tanków w tym wszystkim. To jest 17 siege tanków, jeden cyklon, także to jest... Tylko myślę, jedna jednostka teraz strzela w powietrze w tym wszystkim. Także wydaje mi się, że właśnie takie okienko brudowe wydaje się naprawdę genialne w tym wszystkim. Blanikam rzucę na turet oraz na takie pierwsze wysunięte siege tanki, ale Lambo za bardzo chyba nie może się mać tę pozycję. No, wbrew pozorom właśnie nie bardzo. Zaraz nieoślepienie na tankach zniknie i dalej będzie mocno dostawać obrażenia. Planetarka jest daleka od zniszczenia, zwłaszcza, że SV ją naprawiają. No i dobra obrona Klazura. I teraz ten rebus, ta zagadka. Czy powinien wyjeżdżać w tym momencie na mapę Klazur? Bo to wydaje mi się, że w momencie, kiedy produkuje Ghosty, to woli właśnie na nim zaczekać. Aha. Że to jest naprawdę świetna odpowiedź na same Vipery. W momencie, kiedy tych Ghostów nie będzie,
wjedzieć na sam środek mapy, gdy można świetną kanapkę, jest świetnie okrążony. Jeden blawnik ladowy, który zrzeszył naprawdę większość armii zawodnika terańskiego i może być naprawdę kruchu, także przytomnie czeka. No a Lambo w sumie robi koruptory i Greater Spire. Najlepszy możliwy mech podobno to właśnie też taki z ghostami, czyli jednak trzeba te jednostki dołożyć, bo wtedy AMP czy innego snajpa na Vipera można użyć. No i popatrzmy, czy Kalazur się wpakuje tymi helionami, tymi cyklonami w jakąś bazę, bo może będzie chciał zamienić to zaopatrzenie na jakieś tory, a może jeszcze więcej tanków albo ghosty. Nie, na razie nadal chce to mieć. Lambo oczywiście z bardzo dużą liczbą hydralisków aktualnie, no bo założenie jest takie, że hydraliski nie padają, bo są abdakty, bo są oślepienia, no i przede wszystkim dobre ustawienie, ale bardzo ciężko będzie nie tracić tych jednostek. Po raz kolejny widzę właśnie już na minimapo, że Lambo podchodzi. Vipery są. O! EP, nice. Trzy ghosty bardzo ładnie wyciągnięte. Oczywiście AMP został rzucony, ale trzy ghosty również zginęły, że to wszystko. Jeszcze próba lekkiego gonienia tej armii zawodnika zergowego, w sumie co bardzo agresywnie chciał podjechać. Ja jestem zdania, że teraz Krasur może wyjść na mapę, może zaatakować, bo zanim się Vipery naładują, to on już by trochę blisko podjechał przeciwnika. Może, ale tylko warto zmienić, że oczywiście coś, o czym Krasur nie wie, że właśnie morfuje się pierwsze sześć Broodlordów. To jest coś, na co jedyną kontrolę jest właśnie ghosty, które zostały w tym momencie stracone. Także takie okienko czasowe Krasura właśnie w tym momencie się zamknęło, jeżeli chodzi o taki podstawowy atak. I w sumie nie podoba mi się tylko to, że Krasur robi to coraz mniej ilości tanków i nie myślę nawet o daniu jakichś dwóch, trzech torów, które właśnie pomogłyby walczyć z tymi jednostkami. Oczywiście poza ghostami tory jeszcze byłyby jakimś pomysłem dla Krasura, ale w ogóle nie buduje tych jednostek, co jest może też trochę zastanawiające, jak już mamy 16, prawie 17 minutę rozgrywki. 5 dronek zniszczonych, ucieka wróg mapy swoimi Banshee Krasur. Nawet nie chce Lambo tam lecieć jakimś koruptorem, może nie chce zdradzać swojej technologii właśnie do końca. Mamy pierwszego tora zakolejkowanego. No i teraz zdobywa te arcy. O, i anulował switch tanki z paska produkcji Krasur i oczywiście zaraz będzie robić albo więcej ghostów, albo te tory, tylko że właśnie ma problemy z zaopatrzeniem, ma pełny limit Krasur. Teraz fatalna strata ghostów, absolutnie kluczowych z punktu widzenia tej obrony przeciwpowietrznej. Czy jest sens, że tylko właśnie dwa ghosty z strony Krasura? Też odpowiedzi na Brodo nie ma to na mnie żadnej, że Friendly Fire Siege Tank atakuje swoją własną planetarkę. I to sobie wygląda tragicznie dla samego Krasura. Właśnie ten taki za późny switch technologiczny właśnie kosztuje jego stratę dwóch baz jednocześnie. No i w sumie Lambo z tym puszczem nawet się nie zatrzymuje, tylko cały czas pcha do przodu. Bardzo mądry pomysł, żeby jednostki niezdatne do obrony przed Broodlordami wysłać na kontratak. No i Krasur właśnie rozwala jedną z ekspansji swego przeciwnika. Tutaj jakieś tanki jeszcze oczywiście pozostały, no bo zawsze na Hydry, na Roadsze może się to uda wykorzystać, ale jest ciężko, ciężko. Pełne zaopatrzenie Terrana prawie że cały czas, no ale teraz świetne oślepienie, 5 tanków wyłączonych tylko przez jedną umiejętność Vipera. Tutaj na dole też świetna zagrywka Lambo, bardzo szybko pozbywa się kolejnych niebezpiecznych lokalizacji przeciwnika. No te tanki nie mają szans, ale w końcu są tory, może niedużo, no i jeszcze przede wszystkim snajpy. Musi ich teraz bardzo dobrze użyć Krasur. No i najlepiej, żeby Lambo też tutaj nie patrzył i nie patrzy, nie snajpuje ghostów, a chyba to by był dobry plan, dobry pomysł. Tor nie został odpowiednio szybko naprawiony. Jeszcze bardzo się tam stargetował te dwa ranne ghosty, także tak bardziej zniszczone. Oczywiście Krasur się obronił, ale w sumie ten kontekst jest gigantyczny, bo to są dwie haczerki już, dodatkowo jeszcze trzecia lekko obrywa. Niesamowite, że ten kontratak w sumie tak przywrócił troszeczkę nadzieję samemu Krasurowi po takim późnym tech switchu, że możemy tak to powiedzieć. Ej, no Krasur ma większy limit armii, no to jest cały czas nieźle. Tak, ale oczywiście wydobycie jest naprawdę mega słabe dla niego, oczywiście trzy bazy, masa STV. To, że będzie bardzo ciężko dożyć do limitu, jeżeli możemy tak to powiedzieć. Ze strony Lambo oczywiście 60 rank cały czas, ale te główne chlewiony sobie wjeżdżają w linię wydobycia. No i te drony przeżyły w większości, 14 dron zostało zniszczonych, ale to obrażenia mogły być zdecydowanie dużo większe. Tak jest, jeżeli Siege Tank uderza w Broodlingi, czyli te małe pomioty rzucane przez Broodlorda, to też zadaje jednostki, zadaje obrażenia, no Friendly Fire, czyli we własne budynki, we własne jednostki też. To jest ten wielki minus, jak się gra. Jakie wyrównane straty. Aha, tak. No niecały tysiąc, no około 1000 różnicy w tym momencie, więcej tracił Lambo, ale on ma, tak jak wspominałeś, większe wydobycie. No i zobaczmy kolejna awantura, świetne oślepienia, może Tora też nawet jednego oślepił. Ale chyba nie może tutaj tak Lambo w zasadzie podchodzić, nie, może trochę nawet błąd, że tutaj tak zawalczył. Wydaje mi się, że te Bloody Cloudy były troszkę niepotrzebne, wydaje mi się, że dużo lepsze byłyby abdakty. Na pewno dużo lepiej spełniłyby to swoją rolę w tym wszystkim. I to sobie też taki lekki joke nie jest, ponieważ może zostawić dosłownie jednostki za linią wydobycia tej bazy bardziej wysuniętej. To jest coś, czego jak na razie Lambo nie robi, ale to był bardzo gigantyczne. I są takie odsunięte tylko mantykę w tym wszystkim.
że jeden Siege Tank został wyciągnięty. No i oczywiście armia Lamo została od razu tutaj ewakuowana. Dobra. Tutaj takie tylko jeszcze malutkie potyczki. Zastanawia się Kelazor, tak się kręci tutaj właśnie, czy zaatakować, czy nie zaatakować. Może jednak zostanie po swojej stronie mapy. 20 minuta tej decydującej. Grezvan. No i wjeżdżają Heliony. Celem jak zwykle drony. Ale trochę od razu podrał, czy także nic za bardzo nie zrobiłem w tym wszystkim. No to jest fajne zagranie. I robi drugiego lera. Tak tutaj od dołu rzucić korosive albo zwyczajnie atakować SCV. Spoko. Bardzo fajne zagranie, bardzo dobre. 7 STF w dodatku udało się zniszczyć. Tutaj Hive już prawie wyssany z życia. Ale pewnie Lambo tego sam nie rozwali. Będzie klikać na inne budynki. Zakopywanie trochę późne. Ciekawi mnie, jak spróbuję to wykorzystać. No, plan Klazora jest jasny. No, kampa, jak jesteś do tyłu, zresztą on już wcześniej w tej rozgrywce wydawał się taki trochę martwy, to po prostu siedział w bazie i teraz nie ma innych opcji w ogóle. Ale żadnego ghosta, no, to nie pomaga na 4 Vipery. O Jezu, ale tak podchodzi po te wszystkie rozłożone siege tanki, że to nie jest to najlepsza pozycja, jaką sobie mógł Lambo wymarzyć. Więc zostałem już taki kolejny taki tekst, że ten Blood Lord nie był w sumie takim genialnym pomysłem. Oczywiście problem jest to, że nie posiada zbyt dużej ilości ekonomii, żeby takie coś zrobić. Jakiś przygotowany runby banningowy na planetarkę. To jest chyba zbyt mała ilość banningów, żeby taką planetarkę zabić. Ale jak najbardziej może rzucić się na jakieś tutaj pojedyncze STV. Dobra. Jak widzimy, Bane'y no mają ochotę tutaj się wpakować w jakieś SCV czy bazę. I no, może się udać. O, fajne oślepienie. Chociaż nie, w sumie to nawet planetarki nie ma, to tylko na te tanki. No ale też w porządku. Dobra. Aż orbitalem przeleciał w to miejsce Kelazor, znaczy, że naprawdę już mu się pogorszyła ta ekonomia. Ale jakoś powoli znowu do pewnego limitu kroczy. Zna też dość dobrze kompozycję rywala. Może się to udać dalej Kelazorowi. Tak nawet widzę ten scenariusz potencjalnie. No ale teraz dobre dwa wyciągnięcia, znowu dwa tanki. I korosiwy chyba na Sensor Tower, który anulował w porę Kelazor i buduje go w tym samym miejscu znowu. No dobre zachowanie Brazylijczyka. No i w sumie już produkcja ghostów końcowo, także tak. Plus. No i w sumie inwestory zaczyna Lambo też, żeby chciał oczywiście przejmować takie pojedyncze tory by sumie tam przed teraz. No zwłaszcza te inwestory mnie interesują, jakie wykorzysta, no bo oczywiście już zakopywanie było chwilę temu opracowane, więc na pewno będą się ryć pod ziemią. Może przejmie właśnie jakiegoś ghosta i wyśle energię tym samym z innych ghostów, używając EMP. Skan zagrany. Kelazor oczywiście progresuje w kierunku bazy na godzinie 12, no bo tam ma być kolejna jego osada. W sumie taka śmieszna kompozycja z Lambo, taki Ravager Hydralisk. Tylko wydaje mi się takie małe spotykanie to wszystkim. Oczywiście ta kompozycja może działać tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będziemy mieli dobre użycie Viperów. Bo widzę, że nie ma za bardzo jednostek, które tankowałby te pierwsze strzał, także po prostu nie ma zerlingów. Też widzę, że teraz dobiega do sądu. Nie ma zerlingów. 48 właśnie teraz dobiegło w tym wszystkim. I jest bardzo mocne podejście z strony Lambo, będzie zostały rzucone. No i teraz muszę lekko te docofnięcie, bo jest bardzo wysunięty. Jest to fatek gigantyczny, no jest też tanków w tym wszystkim. No sporo tego pada, jeżeli chodzi o terana. Lambo dalej się wpyka, ale tutaj jest już bardzo dużo dział terańskich. I jeszcze kolejny siege tank z prawej strony. Głęboko, bardzo głęboko przed Lambo. Pytanie, czy warto było aż tak podchodzić. Jeszcze snipe na koniec? Nie, on akurat nie doszedł do celu. Bardzo mocna batalia, ja nie mam. Przynajmniej według mnie to było takie trochę 50 na 50. No wiem, że ja troszkę bardziej faworyzuję samego Kelazora w tym wszystkim. To myślę, że był problem taki, że w ogóle Binning wybuchł na Command Centerze. Znaczy na Orbital Command, że zamiast w STV. Też lekki mistrz ze strony Lambo. No. Ale chodzi o samą wienę, wydaje mi się, że na korzyść zawodnika terańskiego. No to właśnie tutaj już do tego zmierzałem, że chwilę temu różnica w stratach wynosiła 1000, a teraz już wynosi 4000, tam no plus minus kilkaset. Także Lambo dużo gorzej się wymienił w ciągu ostatniej minuty czy dwóch. I no zawodnik Team Liquid nadal ma szansę. Nawet wydaje się, że odrobinę większe niż jeszcze chwilę temu. No bo pamiętajmy, że im dłuższa gra, to już 24 minuta. Morał, czy własne niszczy Lambo. Teraz oczywiście zwolni zaopatrzenie. No i zauważy kilka kolejnych koruptury, także myśli właśnie o przejściu Brood Lorda. Problem jest taki, że nie ma za bardzo gazu na takie tech switche. To jest na pewno taki duży problem tego wszystkiego. Kolejne Heliony próbują ograniczyć ekonomię Lambo, ale dwa spajne przytomnie. Pamiętajmy, że oczywiście im dłuższa gra, tym szybciej wyczerpią się surowce Lambo, czyli te z lewej strony mapy. No i siłą rzeczy czas tak już trochę goni, powolutku.
niemieckiego zerga. Oczywiście są tam jeszcze jakieś bazy, kto wie, może zajmie nawet te na godzinie 5, te bazy na godzinie 5, którą teoretycznie powinien zajmować Kelazur kiedyś. No ale jednak to jest zawsze taki zegarek, który goni zergów. O, może będzie Fangal na te Heliony. Mógłby pójść, ale... No powinien, nawet chyba, że nie chce pokazać bazy Infestora. Ale jednak, z drugiej strony masa dronów sobie pada, bo 8 zostało zniszczone, a te cały czas żyją. No. Zerwingi pomagają, ale... Nie wiem, czy warto było i tak pokazywać Infestora. Zobacz taką jedną rzecz, bo teraz w momencie Lambo właśnie Blue Lordy, a Kelazur jest na to przygotowany. Że taki już czas produkuje cały czas tory, także kompozycja oczywiście przemawia bardziej na korzyść zawodnika terenskiego w tym wszystkim. Więc wydaje mi się, że Kelazur chyba po raz pierwszy w tej grze wychodzi takie większe prowadzenie. No nieźle. Ale to by była tragedia dla Lambo. Ciekawe, jaką reakcję będzie mieć po tej mapie, bo on, moim zdaniem tę mapę już miał tak częściowo niby prawie wygraną. Niby tak powinno się to skończyć po tym niełatwym i w sumie trochę fatalnym nawet początku Kelazura. A tutaj długa gra jeszcze, no z mechem niełatwo jak widać wygrać. O, nuklearkę robi Kelazur, ciekawe. Się zaczyna. Tak szukanie czerwonych kropek po mapie. Jednocześnie nam podchodzi się z tym Brzgordami, ale musi być bardzo uważny na mnie, żeby nie poleciało z drugą Bogą, bo się tam zbyt wolnymi jednostkami, żeby w stanie uciec. Po co wynika teraz, kiedy będzie Ghost, są jeszcze na posterunku. No sobie ten komand... Urbika komand w ogóle nie jest podniesiony. No, dość dwa koruptory, za też chyba tego bił. Halo, panie obserwer, tam snajpy lecą. Dokładnie. Ej, to wszystkie brudordy! Wszystkie brudordy zostały zabite w ogóle przed bitwą. Wow. Okej. Okay. No to teraz Lambo poczuł presję, jestem pewien. Troszeczkę tętno pewnie wzrosło po tak dużej stracie. Niby go stać na odbudowę, ale jednak bardzo powolną tych właśnie kluczowych jednostek. Może nawet zrezygnuje z brudordów. Koncepcja Lambo było właśnie to, że poczekasz, właśnie Kelazur podniesie te wszystkie stage tanki, żeby nie było friendly fire. I w tym momencie wtula się wszystkimi banningami, które posiada. Problem był taki, że tam w tym jest nie było stage tanków, także czekał na daremno. W tym momencie dostał tam te snajpy, jednocześnie tory pomogły. No i cała ta mocna kompozycja Lambo rozpada się na tym miejscu. Jeszcze jedno podejście, ale nie musi w zasadzie Lambo atakować. Zastanawiająca w sumie liczba Bane'ów, nie wiem po co aż tak dużo. No dziwe, Bane'ing nie są takie zonatory, jakkolwiek się to wydaje. Też taki Broodlord Bane'ing naprawdę świetnie sobie radzi na Tor Ghost, jakkolwiek to zabrzmi. Ale oczywiście daje sobie radę. Tylko problem jest taki, że w tym momencie nie ma żadnych Broodlordów, także... Koncepcja troszeczkę legła w gruzach po tej stronie batalii. Kompozycja dobra, ale lekko niekompletna. Próbuję odbudować po raz kolejny swoją flotę Lambo, flotę Broodlordów. Na razie 6 się tutaj morfuje na pasku produkcji. No widać, że się nie spieszy, bo on wie, jak decydująca będzie ta nadchodząca duża batalia, o ile w ogóle się na nią skuszą. Ale jedna bitwa na pewno może całą rozgrywkę już zaprzepaścić, jeżeli by się tak za bardzo właśnie zanadto wpychał. Kelazur mięciutko. 3 kolejne command centery. O, nawet pancerz sobie uznam, że zrobi do budynków. Ulepszenia do powietrznych jednostek, czyli do wikingów w tym przypadku. Innych nie zamierza na razie używać. No jest jeszcze Raven. W sumie ten Raven to też może dużo dać, jak osłabi pancerz wrogich jednostek, ale... Ja też daje detekcję zakopanej przestory też na to wspomniane. Bo można było sobie Bladding Cloudy w tym wszystkim. Przecież to bardzo na flankę, ale... No, Bane'y, troszeczkę na tory, trochę na te ghosty chce je rzucić. Nie wiem, czemu tanki nie celowały w te Bane'y. O, jeszcze przejęcia torów! Nie no, dobrze, no, wystarczająco dobrze. Świetna bitwa ze strony Lambo. Tak, zrobił to jak trzeba. Jak profesor. No i teraz oczywiście pytanie, czy może Broodlordami już te tanki wyczyścić za darmo, nie, czy nie może? Chyba nie. Nie może, jak najbardziej. Naprawdę jeszcze masa ghostów przeżyła. Tylko i wyłącznie ghosty przeżyły w tym wszystkim. No też mało snajpów na tych ghostach, bo mało energii. Więc tak, może. Tak. Widzisz, jednak Broodlord Baning daje radę w tym wszystkim. No, działa. To działa. Na razie działa. Tak. Czekamy oczywiście też na użycie tej nuklearki przez Kelazura, bo chyba to jest taka chwila, kiedy mógłby takiego ghosta zakolejkować i wysłać. No tylko z drugiej strony też nic się nie dzieje na mapie, także chyba nie jest taki najlepszy moment w tym wszystkim. Bo oczywiście takie nuki chcemy rzucać wchodząc właśnie na mapę, także kiedy widzimy, kiedy przeciwnik ma presję właśnie, że musi uważać na swoją armię, wtedy takie właśnie nuki naprawdę świetnie zdają egzamin. W takim wypadku może być różnie. Jest też taki podniesione i wycofane, bo oczywiście nie jest za bardzo gotowy w tym momencie na bronię tych lordów. O, jakby to weszło, nie? Ta nuklearka, którą tutaj widzimy. To by było fantastyczne, piękne zagranie. A Lambo wycofał się, też na pewno nie wdepnie. Ciekawe, czy anuluje. A nie, jednak nie anulował. Ten skan. Takie trafiłem coś? Otóż nie. Otóż nie, nie wyszło. Za darmo fabrykę albo dwie tutaj do wzięcia dla Lambo. Fajnie, że to dostrzegł. O, Tora tutaj podrzucił sobie Kelazur.
No niewiele z tego wyniknęło, z tego tora. No, zaraz będzie pół godzinki na decydującej mapie między tymi zawodnikami. Nie zagęszczają ruchów jakoś mocno. No, fajnie popatrzeć, że mają całkiem dobrą dyspozycję, chociaż Lambo moim zdaniem gra minimalnie słabiej, niż bym spodziewał się po nim. O, i chyba będzie decydująca walka. Kurczę, teraz znowu odrodzony. W sumie próba zniepowania Lefanga bardzo przytomnie rzucony. Żeby on tak najbardziej uszły z życiem. W sumie wchodzi Lambo w to wszystko. Okay. Ale jakieś tanki w tym momencie zostały złożone, także jak najbardziej te Bane'y zdają świetny egzamin. Jednocześnie przejmowane są pojedyncze tory. No i w sumie chodzi o to, że Lambo w taki w sumie łatwy sposób jest w stanie przełamać defensywę. O kurczę. Ja jestem zaskoczony. Myślałem, że Teran raczej tutaj sobie jakoś dobrze poradzi. A tu nie. Jest zdecydowanie akceptowalna wymiana dla Lambo. No i tutaj jeszcze jeden tor pęka i można już myśleć o niszczeniu, może nawet produkcji Terana w pierwszej bazie, bo tutaj jest najkrócej. Raczej nagle w górę chyba Lambo nie pójdzie. Albo tak się usadowi i będzie z dystansu zniszczyć no, najbliższe budynki rywala. Jest kolejna nuklearka. Zaraz może desperacko spróbuje się obronić za pomocą tej umiejętności Kelazor. Chociaż nie wiem, czy jakikolwiek Ghost ma sporo energii, żeby pozostać niewidzialnym. A i tak tutaj są Versiry, są Fangale. One też mogą wykrywać jednostki niewidzialne, jak się dobrze rzuci Fangal Grove. Przejęcie obu torów. Tam wszystkie Ghosty skutrane po prawej stronie. Schowane próbują przeżyć, jakby nie patrzeć. Ale zbyt dużego żywota to nie będą miały. Jeszcze taki nuke w sumie na Vivat. Tak jest. Myślę, że faktycznie się skończy, ale ten gość jest właśnie w tym momencie atakowany, także nuke zostanie również anulowany. No i Lambo. Jednak Lambo wchodzi do właśnie do... Chociaż jest jakieś jednostki tam przy stół pochodzą, troszkę, które tego nie pokazują, co jest bardzo duży oddział. Konkretnie. Ale jak najbardziej tory zostały przejęte. Przy pomocy tych torów syżanki zostały również zniszczone. No i to by było na tyle w sumie. Czekamy, aż Kelazur się podda. Lambo ma cały czas bardzo ładne wydobycie, nawet zajął właśnie tę bazę na godzinie 5, więc jest naprawdę dobra perspektywa, w zasadzie fantastyczna dla niemieckiego Zerga. Myślę, że nie powinien już dać odbudować pełnego limitu rywalowi, bo ma jeszcze troszeczkę czasu teoretycznie Kelazur. Tam są aż 3 tanki, oślepienie poszło na 2. No, jedziemy po te zitrzanki, tak jest. Ej, ale to są hybry, które przecież nie są aż tak bardzo wytrzymałe. Może tu jednak wystarczy. Ładnie. Przebił się. Udało się. Wyszarpał to zwycięstwo przeciwnikowi. Chociaż jeszcze się już od razu nie wylogował. Żeby oczywiście nie dać Kelazurowi odbywać tego limitu, tak jak powiedziałeś. No i wydaje mi się, że Kelazur tak ma taką troszkę nadzieję, ale wydaje mi się, że jest ona złudna. Tak, teraz to już zdecydowanie taniej będzie się poddać i podziękować za mecz. No i tak był zaskakująco trudny do ogrania Kelazur, zwłaszcza na tej trzeciej mapie, tak potykał się i powstawał. Wydaje mi się, że to kluczowe właśnie było wyjście tym dołem mapy do całą armią. Właśnie ten bitwa, gdzie Lambo faktycznie zniszczył swojego przeciwnika. No jeszcze Fangal na pojedyncze Heliony. W sumie główna baza Kelazur została oczywiście wyczyszczona. Tak na razie nie podaje się oczywiście walczyć do końca, ale w przyszłości to nie gramy zbyt dłużej. Aktualnie tutaj nie ma. Chyba liczę, że surowce się skończą na mapie, ale to jest jeszcze daleka droga, jeżeli chodzi o Lambo. Kelazur prędzej chyba straci wydobycie, jakie tutaj istnieje. No to jest wielki problem, jak rywal zajmie jedną bazę więcej od nas, no bo nie dość, że my mamy mniej, to rywal ma jeszcze dużo więcej. Więcej niż teoretycznie mieć powinien. No ale nie ma jak zatrzymać właśnie ekonomii niemieckiego zawodnika. No jak widać, planetarka na 12 jest jakimś ośrodkiem bezpiecznym. Jest to jeszcze ostatnia sensowna baza dla Kelazura, bo tam jest sporo surowców. No, jakieś fabryki są, co prawda może tylko 3. I Kelazur ma nawet sporą nadwyżkę. No, bo widać ciężka po prostu do limitu i ciężko wykona ten taki ostateczny atak. To, że Vapery już przodem lecą, że właśnie rzuci jakieś takie potencjalne bending cloudy. Jeszcze próbuje ukraść minerały Lambo. Też rzuca te muły tak troszkę na Vivat, to wszystko jest fajne. Troszeczkę przedłuża Kelazur, ale no, na lanach zazwyczaj właśnie czekają zawodnicy na taką absolutną pewność. Tak, oczywiście nie ma co ryzykować, także czas oczywiście gra na korzyść Lambo. Oczywiście limitu może nie odbudował, ale bank posiada zdecydowanie dużo większy. I taki kolejny switch w Drulordy, także 9 kropterów jest oczywiście tutaj już budowany. Także chcę mieć tą zdecydowaną pewność, że możemy tak to powiedzieć. No oczywiście decyzja bardzo poprawna, ponieważ Kelazur głównie bazuje teraz tylko na stage tankach. Dopiero teraz pierwsze 3 ghosty są tutaj produkowane. Więc to jest takie
przedłużanie nieuniknionego w tym wszystkim, jakby nie patrzeć. Także straty już zdecydowanie większe po stronie Kelazura. Także ta różnica oczywiście wyrównała się, że możemy tak to powiedzieć. No, w jakimś jednym momencie, gdzie sprawdzaliśmy, to było 4000 różnic więcej u Lambo, a skoro teraz się wyrównało, to znaczy, że naprawdę dobre bitwy musiał stoczyć. Widać już po wszystkich możliwych liczbach, że prowadzi zawodnik teamu Shopify Rebellion. O, snajpy? Ładnie na Vipery, nieźle, wyszło. Dobrze, dobrze, jeszcze jakaś kulowa złapana. No musi tylko się tutaj już przebić Lambo, wydaje się to dużo. Po prostu na Broodlord, żeby oczywiście wymusić rozsyczowanie tych wszystkich siege tanków. Wtedy właśnie cała reszta armii zawodnika niemieckiego będzie w stanie się wlać do jego bazy. Dobrze? Czy 8 sporów jeszcze stawia? A nie, to Extractor, tych 204 supply'e na Lambo. Już pod każdym stronom dominuje tutaj. Tak jest, oszuka StarCrafta. Zrobił 204 zamiast 200. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba jedyna rzecz, jaka mogłaby jeszcze Krasora uratować, to jakaś nuklearka idealnie trafiająca w jednostki Lambo i potem taka szybka kontra. Tak, najlepiej 10 razy jeszcze. Przypadkowo nuklearka razy 10. No to jak widać, rezultaty są znikome. No i jeden supply mu było, także już go nie odbuduje. No tak. Już 202 supply zostało. Nie no, panie Lambo, kończ pan ten mecz, panie Niemiec. Nie czeka nawet na żadne ulepszenie, więc w sumie aż dziwne, że trochę zwleka. O proszę, Kenazor. Pociąg z tanków to wszystko. Ciekawe, że tak się rozdzielił. Dobra, za chwileczkę baza na piątej zostanie rozwalona. To jest baza Lambo, no ale w ten sposób też, jak widzimy, Kelazor odsłania się troszeczkę na górze. Chociaż czy przed Broodlordami by te tanki pomogły, to chyba nie. No właśnie, gdzie są jakieś tory? Może Wikingi, może snajpy Ghostów? No coś tam leci, ale ma tego bardzo niewiele. No i Lambo świetnie. Ooo, tutaj pięknie. No to jest te pałki. Let's go, ładnie wyjaśnił. Ale nie ma tutaj tak dużo surowców. Więc niektórzy by się tam może upierali, że Lambo powinien bronić bazy na godzinie 6, no ale jemu nie chodzi o to, żeby tutaj tylko się bronić, tylko tak grać ostrożnie, tylko żeby też to już w miarę sprawnie, w miarę szybko wygrać. Myślę, że kilkadziesiąt zerglingów rzuconych na te tanki by je spokojnie zatrzymało. Dokładnie tak, ale na dziś to za ciosem, także niszczy kolejne swoje ostatnie bazy wydobywcze Klazura. Także Klazur na ten moment posiada sobie zero wydobycia minerałowego oraz gazowego. Także żadnej więcej, jeden z tych już tutaj nam nie wyprodukuje, przynajmniej w najbliższym czasie. Także teraz to spokojnie może się cofnąć i zniszczyć ten dosłownie ostatnie jednostki zawodnika terańskiego. No całkiem łatwo. Co w pęcie, bo czeka na Broodlordy, żeby oczywiście mieć taką pewność, że zbyt dużo nie straci, czy jednak... No zdecydowanie widać na minimapie, że w zasadzie nawet same Broodlordy tutaj lecą, reszta jednostek sobie gdzieś na górze czyha. Może na STV-ki, może na jakieś inne ruchy Kelazura, ale tu innych ruchów za wiele już nie będzie. No, część tanków się cofnęła przez tutaj, o właśnie, no to teraz je zobaczymy, a część została w dolnym lewym narożniku. No, akurat te jednostki też można przechwycić tym, co tam Lambo posiada na godzinie 6, więc wszystkie tanki w tym momencie zniszczone. Mogę jednego Broodlorda chyba zostawić do tych tanków w dolnym lewym rogu, a resztą się zawrócić tu na górę. Byłby szybszy, znaczy taki bardziej gotowy po prostu już do finiszującego uderzenia. Do ostatniego Marina. No żeby to chociaż Mariny były. Do ostatniego Ghosta w tym przypadku. Także wydaje mi się, że w tym momencie już chyba jest to nieuniknione i Lambo tak naprawdę już wchodzi po swoje. No wydaje mi się, że Klazur już nie będzie dalsze latał budynkami po mapie. Przynajmniej nie spodziewam się tego po takim kalibrze zawodnika. Także wchodzi ten raz już ostatni push. Ten ostatnie. Jednostki się jeszcze wycofały. To co nie są ci Kelazur, byś to wyczarować tym wszystkim. Ciekawe, czy nadal wierzy w wygraną. No myślę, że już teraz to nie, ale też może liczył, łudził się, że właśnie Lambo nie ma za wiele surowców. No w końcu, GG, well played. No i brawo Lambo. Wyciągnął tą grę. Tak, z trochę takiego ciężkiego ustawienia, z ciężkiej pozycji jakoś to wyratował. GG, o, nawet podali sobie ręce zawodnicy, proszę, Lambo jednak w skarpetkach samych, krótkie spodenki, zupełnie inaczej niż na Dreamhacku, gdzie wymuszają, żeby strój był taki kompletny, gladiatorski. Tutaj nie trzeba. No niestety. Tutaj można w kubotach śmiało przejść i grać, tutaj chodzi tylko o skilla. No właśnie, ciekawe, czy coś usłyszymy z tego wywiadu. Czy coś będzie, czy nie będzie. Może nawet posłuchamy, sekundka.
Ale to dźwiękowiec to musi ogarnąć, a to my nie jesteśmy dźwiękowcem. A po wywiadzie, o ile będzie działał, to będę uciekał. Jeszcze muszę kilka rzeczy. A, jasne, spoko. Krasur ma większy level w Diablo podobno nawet. Nawet, to ważne. Nawet nie wiedziałem. Informacja o tym wszystkim. Tak, ale wiem, że... wiem, że na przykład sporo graczy właśnie sobie ciśnie w Diabolo i jednocześnie progameruje w StarCraftcie. Tej, coś tam roti liczy. Do 8. No dobra, dźwiękowiec nie ogarnął, więc pozdrawiamy produkcję. Oczywiście. Nie no. Ile tam ule kaczuszek w tym basenie jest? Kaczuszki są łowione albo może właśnie wrzucane za pomocą jakiejś wędki. Więc no, dobra. No Lambo tutaj parę jakichś zdań, przemyśleń a propos tego spotkania daje. Jeszcze trzeba będzie zrobić pewien backup może angielskiego streama, ale na razie GG. Spoko, meczek za nami. No trochę może przedłużą. You lose momentum. It's such a bad composition. Wow. Like you can't transition out of it properly. Dobra, to like there's to gonna be tanks. Even if you abduct the tanks, if there's a proper concave, you it's not even a good trade for you. So yeah, I was stuck on a shit composition, even though with a good start, it just felt pretty bad. So you kind of felt similar to us, where it was like, yay, no, yay, no. Yeah. And then you did have some sick fights, though. We know that you went through a big change in your gameplay. You said goodbye to the mouse with all the buttons on the side. It seems like we're controlling Infestors, Vipers, and a big army pretty well right now. It's okay. I think I was a lot better with my old mouse, but it's still fine. And that was good, that fight. That was obviously a game-saving fight in the bottom side of the map, where you were able to get all your spells off. I mean, that's all I had for game three, guys. What are they, game one, game two? I'm trying to think what happened game one. I was thinking game one. Yeah, game one, you ended up floating quite a few resources, and Kel'Azur had actually the same thing happening as well in that match. That one was a little bit messy. I was just wondering if maybe you felt a little bit out of it in that one, or if it was just the chaos and, you know, the fact that you guys are so evenly matched. I think I played pretty bad in the first game, but I figured he's going to push with everything, so I just got counter attack damage done. If I didn't do that, I was just dead. I forgot my macro edge even though I was playing Ling Bane, and then I also lost a hatch on top of that, so I just didn't have Larva. Even though I didn't mess up mechanically or so, but yeah, I don't know. It was not a clean game. Yeah, fair enough. And then that game two was the kind of the base trade, right, where we went and killed everything. It was the Rocha opener where he killed the bunker and the marines. Oh and yeah, of course. The T-Rex. That feels like it's like yesterday. Yeah, yeah. I was like trying to remember this game, so because it kind of felt like we kind of liked it for you as well, but then maybe. Just a little bit too much damage going on, you didn't quite get to clean up, or? Yeah, honestly, I was playing completely random stuff because I saw he went two Marines, so I figured his factory is going to be late no matter what, and then I did a completely random Roachalan. So I was just freestyling completely. I didn't have Larva. I think I should have follow up all in because I was on 2H and I didn't have a creep at all. So I did want to do the follow up all in. I think it should have been a little earlier and then it would have been fine. But. Honestly, the base trade was, I think, the only chance I had because then at that point he doesn't have his entire army there. So that's the only reason I won the fight. Yeah. All right, mate. Fair enough. Very good start in the group so far. You know, I had a dream not too long ago, Lambo. Feels like you're going to try to make that a reality. You still obviously have Raynor to play in this group. That's going to be a big match because there's a good chance that both of you guys will advance. As we can take a look at the standings, Raynor's 3-0, you're 3-0. It's obviously not done and dusted yet. Kel'Azur could still defeat Raynor. You guys could end up in a weird little three-way tie. All of that is possible. But defeating Raynor is obviously big because that means that you are a group's winner and that you always play against a second place finisher of group B, C, or D. How are we feeling about that best of three against your Zerg amigo? Yeah, I'm feeling pretty good. The last time we also were, I was undefeated and he lost to someone, and then it was also for the first place. And I played random against this Protoss and I got Terran twice. This guy got so lucky. as they're drumming behind us. Yeah. But no, I feel pretty good. I'm taking this tournament relatively chill. The only thing really I'm playing for is your dream. So that'd be a good dream. All the W's are for Roti. That would be a very memorable Sunday evening for all of us. But in my dream, though, it was in a weird way, it was a bit sad. It was just you, a Korean, Terran, and Harstam, and me. The rest didn't care. They were so out. It has to be Gumi. But yeah, a Lambo Gumio grand final. It's still on the menu. All right, Lambo, thank you so much for joining us for a little bit long series. Any final words before we let you go? Shout out to Roti's dream. I'm going to try to make it a reality, the prophecy. Have a good Friday over here, guys. All right. Beautiful. I think that's the part where we say, let's go to a break. Come back. I think it's here.
Definitely baby, not Hero Marine. No, I was going to say, no. I was combining Hawstem and Baby Marine. So, Hawstem, Baby Marine. Har Marine. TVP, excuse me. TVP, yeah. Gonna be fun, PvP. More StarCraft coming up.